spotkaniu adwentowym. Powiem króciutko. Będzie pierwszy punkt przedstawienie. I drugi punkt zaproszenie, na które można odpowiedzieć tak lub nie. Gasimy światło. Podziemny teatr Jadwigi Katakumby zaprasza na spektakl pod tytułem Maskę zrzuć. Dzień dobry. Dzień dobry, pani.
256. Źle. Wyliczę 200, to przecież tłumaczyłam jeszcze raz. To nieprawda, pani nic nie tłumaczy. Jeszcze wyskujesz. Dobrze, dostajesz uwagę. Widzisz, ja jej nie potrafię zrozumieć. A teraz proszę zrobić zadania od strony 140 do 145 w podręczniku. A pod koniec lekcji studiowej. Chodź, Lucja, idziemy. Zostaw ją.
Mówiłem ci, że ona się nie nadaje. Nie płacz.
taki sposób na twoje problemy. Weź to, jest wesoła i kolorowa. Od razu zapomnisz o problemach, a świat zaraz będzie prostszy. Beautiful and sweet.
płakasz. Złośniku, ty też na pewno kogoś kochasz. Ja? Dobre sobie. Ja jestem samowystarczalny. Po co mi inni? Zmieniają życie szafla, funkcji nauczycielki i Damian. Jeżeli uważasz, że życie złośnika się nie zmieniło, że może twoje życie jest szare, że nikt cię nie lubi, że nikomu nie możesz ufać, po prostu ściągnij maskę i bądź sobą. Bo nie musisz grać, żeby inni cię lubili. Bo grać kogoś innego to aktorstwo, a być sobą to sztuka. A miłość to pokonać wszystko, nawet maskę z nieczuleniem. Co można zrobić, żeby spotkać go takiego, jakim jest?
Nie takiego, jakim no, ktoś go przedstawi, albo sami sobie. Wiecie? Zdjąć mu maskę. Łatwo się mówi. Ale chyba, i tak mi się wydaje, to zdejmowanie maski Bogu polega na decyzji, że ja decyduję się na to, by Jezus był sobą we mnie. Dlatego też teraz białe postacie za chwilę odsłonią drugie dno tego przedstawienia. No możecie już to zrobić, dziewczyny. Mamy taką maskę. I ktoś z was, jeżeli chce teraz podjąć taką decyzję, że Bóg jest mi nieznany, ale ja chcę Go poznać takiego, jakim On jest, to niech podejdzie i tę maskę zdejmie. Zobaczę tam pewien obraz, oblicze. Będzie to taki gest, ale też decyzja. A potem odda tę maskę czarnym postaciom, bo one po to tu są, żeby te maski nakładać, i z powrotem ją nałożą na ten obraz, żeby kolejna osoba, która zechce, podejdzie i zdejmie maskę, chwilę popatrzy i odda znów tej czarnej postaci i tak dalej. Jeżeli kilka będzie takich osób, no to właśnie to się ten motyw powtórzy. Oczywiście pamiętajcie, zróbcie to tylko wtedy, gdy tego chcecie. Chodzi o Jezusa. W trakcie takiej dynamiki dziewczyny będą śpiewały pieśń, myślę, że też dającą dużo do myślenia. Jeśli ktoś chce, to może się tę pieśnią modlić. Yes.
słyszymy.